Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w omówieniu szkiców z pierwszego rozdziału mangi Dragon Ball Super. Tytuł to Karmin, i numer 15. Żołnierz w domyśle, numer 15. Hmm. Na końcu ostatniego, setnego rozdziału, który zakończył. Roczną adaptację filmu, który widzieliśmy, można było go sobie obejrzeć w półtorej godzinki i tę historię prawdopodobnie już wszyscy znali, ale manga, która wychodzi raz na miesiąc, stwierdziła, że ta adaptacja jeszcze nam zafunduje i przypomni osobom, które nie pamiętały, czy Gohan to w sumie miał. Białe włosy, czy miał może różowe włosy, czy miał pomarańczowe włosy? Nie, miał białe, także to pomarańczowe to był Piccolo, jeśli nie pamiętacie. I jeśli nie pamiętacie, to głównym przeciwnikiem był Selmax. O tym dowiedzieliśmy się oczywiście kilka miesięcy temu. A to, że Selmax zostanie pokonany przez Makanko Sapo, no to na to musieliśmy czekać do grudnia zeszłego roku, bo to była tak wielka tajemnica i twórcy, oficjalni producenci Dragon Ball'a utrzymywali to w takiej tajemnicy, jakbyśmy, jakby chcieli naprawdę, żebyśmy się ekscytowali tym, że no nie wiadomo, jak ta walka. Z celem Maxem się skończy. No ale skończyła się. I rozdział 101 rozpoczyna nową historię. No ale już znacie tytuł. Ka Karmin, żołnierz numer 15, bo to nie jest android numer 15, tylko żołnierz numer 15. Ten, z którym Piccolo poleciał porwać pana. Na początku pokażę wam dość zabawny tekst ze strony oficjalnej Dragon To Taro napisał na swoim Twitterze, czyli oczywiście jeden z twórców w zasadzie Dragon Balla, Super Rysownik, odpowiedzialny człowiek za rysunki. Że w tym miesiącu chciałby przeprosić, bo miał dużo rzeczy na głowie związanych z nowym rokiem, i tak dalej, więc też szkice. Są troszeczkę mniej dokładne niż zazwyczaj, więc no niektórych rzeczy będziemy musieli się tam domyślać Zresztą zaraz zobaczycie, tych szkiców jest 7. Ale rozbawiło mnie to, że jakby ja nie mam problemów z tym, że szkice są w, troszeczkę mniej dokładne Że właśnie są takimi bardziej e, konturami postaci niż, że tam trzeba się domyślać w ogóle czy ta postać tam jest Nawet nie co to jest za postać, tylko czy jakaś postać tam jest No to do tego oficjalna strona napisała, że te szkice będą dostępne przez tydzień do 19 stycznia, więc upijcie się tymi wszystkimi zajebistymi detalami, póki możecie. Oni nawet napisali: Drink in, żebyśmy po prostu upili się tym, żebyśmy spijali te wszystkie zajebiste detale, które będziemy mogli zobaczyć. Także przejdźmy, zobaczmy te zajebiste detale w rozdziale 101, a w zasadzie na pierwszych siedmiu jego panelach. Na początku widzimy auto. Które ma logo przypominające logo Armii Czerwonej Wstęgi, ale literki nie sugerują, że jest to Armia Czerwonej Wstęgi, tylko czerwo, Czerwona Farmacja, czyli ta przykrywka RPC. No ale w środku jadą główni bohaterowie przyszłego rozdziału Karmin i właśnie prawdopodobnie żołnierz numer 15. Obaj są ubrani. No w zasadzie żołnierz numer 15 do tej pory. Był ubrany tylko w mundur, więc zobaczyć go w innej scenerii, no to też trzeba się trochę domyślać, czy to na pewno on. Ale te charakterystyczne kości policzkowe sugerują, sugerują, że to właśnie on. Rozmawiają sobie panowie na temat pogrzebu magenty, z którego właśnie wracają. Czyli okazuje się, że magenta faktycznie nie żyje, znaczy inaczej. Byli na jego pogrzebie. Ale nie jest potwierdzone, że nie żyje. Ja wiem, że to może brzmiać bardzo foliarsko, ale no kto y, nie słyszał o jakichś sytuacjach z udawanym pogrzebem? Być może właśnie y, Czerwona Farmacja stwierdziła, że Magenta pogrzebią, a tak naprawdę on gdzieś będzie żył pod innym nazwiskiem. No mam nadzieję, że takich akcji nie będzie, ale to nie jest prawdziwe życie. No nie, to, to jest manga Dragon Ball Super, tu się wszystko może wydarzyć. Ale mimo wszystko raczej, raczej Magenta faktycznie nie żyje, także ten pogrzeb się odbył. A jeśli chodzi o skalę tego pogrzebu, to była ona malutka. Utrzymali go w tajemnicy, żeby policja się po prostu nie zainteresowała. No i żołnierz numer 15 zastanawia się, czy to przypadkiem nie jest już koniec Armii Czerwonej Wstęgi, bo stracili większość ludzi, cała baza została zniszczona. No generalnie nie ma niczego. Jest tak, jak Konanowicz zapowiadał, jak startował wiele lat temu na prezydenta Białego Stoku, że nie ma niczego. No, nie ma niczego, ale Karmin wtrąca się i mówi, że coś jeszcze jest, że mają konto oszczędnościowe. No to byłby idealny moment, żebym teraz zrobił reklamę jako jakiegoś banku, ale nie, to nie jest żadna reklama. Mają konto oszczędnościowe w banku RRPC i okazuje się, że na tym koncie jest dużo pieniędzy. Po prostu trochę jeszcze oszczędności. No ale nie ma co teraz się wychylać, stwierdza Karmin, ponieważ na ziemi jest Gohan i Piccolo, a sami widzieliśmy, że są w stanie pokonać nawet takiego brutala broń ostateczną, jaką był Cell Max, więc jeśli teraz Czerwona Farmacja chciałaby coś jeszcze działać i odbudowywać armię Czerwonej Wstęgi, myślę, że to byłoby po prostu bardzo ryzykowne. Te rozmowę przerywa nagle Korek, który stworzył się być może przez jakiś wypadek, być może komuś auto stanęło i teraz pcha, być może przez y, superbohaterów, którzy próbują powstrzymać rabusiów przed y, rabowaniem banku? Ta trzecia opcja, to jest to, co dzieje się naprawdę. Okazuje się, że widzimy Gotena i Tranksa, a w zasadzie widzimy Tranksa. Czy tam jest Goten? Ja myślę, że też, którzy powstrzymują napad na bank. Tu jakiś cios został wyprowadzony. No tutaj widzimy, że te detale tak naprawdę są. Y, te detale to musimy sobie wyobrazić. Te detale są jak y, Black Freeze. Black Freeza to byli tylko ci przyjaciele, których poznaliśmy. Przez całą tę drogę, prawda? Prawdziwy Black Freeza to, je, to są te wspomnienia. Tak naprawdę Black Freeza nie istnieje. Black Freeza to był tylko w naszej wyobraźni. Jeden bandyta jest odrzucony, Karmin wychodzi z auta, no i tam widzimy, że jakieś wymiany ciosów się odby odbywają i nawet jest tutaj scena, w której jeden z Sayamanów, wydaje mi się, że to jest Trunks, jednym palcem ciska dosłownie bandytą w powietrze. On wzlatuje kilkadziesiąt metrów, jeśli nie kilkaset metrów nad budynki. Mamy również typową scenę, która. Nawet nie jest typową sceną dla Dragon Ball, ale za każdym razem, kiedy mamy jakąś, jakąś scenę w anime, gdzie jest super bohater, który broni kogoś przed napadem na bank, to jest scena, w której najpierw blokuje pociski, a potem pojawia się za napastnikami i jednym ciosem ich obezwładnia. Tutaj właśnie mamy coś takiego. I to się dzieje w czasie, w którym ci bandyci wyrzuceni w powietrze jeszcze sobie tam spadają. Także jak się zakończy ta akcja? Nie mam pojęcia, bo to jest koniec tych szkiców, ale mam dla was jeszcze jeden tekst, który pojawił się na stronie Dragon Balla oficjalnej, który być może będzie nam zdradzał, czy to, co teraz zobaczyliśmy, to jest jakiś, ja wiem, że to nie powinien, nie powinien tego nazwać filerem, ale że to jest może przejście, jakiś okres przejściowy między sagą Super Hero, jakaś końcówka może sagi Super Hero, a czymś większym, czy może jest to rozpoczęcie czegoś dużego. No, na stronie Dragon Balla jest coś takiego napisane. Kiedy bitwa się zakończyła, a baza, armia czerwonej wstęgi została zniszczona, nasi bohaterowie w końcu mogli wrócić do domu na bardzo zasłużony odpoczynek. Wszystko wygląda na to, że jest pokojowe, w końcu. Ale w marcowej edycji v Jumpu, to, to że marcowa to tam już wiecie te, to nazewnictwo tak naprawdę jest tak skonstruowane, że teraz w styczniu będziemy mieli edycję marcową, także w tym miesiącu zobaczymy pewnego członka armii czerwonej wstęgi, który wraca do akcji i nie ma dobrych zamiarów. Is up to no good, czyli nie chce robić niczego dobrego. Oczywiście, no, to jest Karmin, prawda? Chodzi tutaj o Karmina. Ja już miesiąc temu mówiłem, co może Karmin zrobić? No jakby, Karmin sam nie ma żadnych talentów. Największym jego wyczynem jest to, że zrobił prezentację w Powerpointie i to na początku superhero zobaczyliśmy. On nie jest osobą, która byłaby w stanie skonstruować jakąś broń, nie byłaby w stanie zebrać jakiejś dużej armii, tak mi się wydaje, przynajmniej, ale biorąc pod uwagę ten budżet, myślę, że musiałby kogoś wynająć. Doktor Hedo już się nie da wynająć, więc y, co tutaj robić? Co tutaj robić? Ludzi nie ma, nie ma chętnych, muszą się kryć, więc nie mam pojęcia, jak Karmin z żołnierzem 15 mają zamiar wykorzystać te środki na to, żeby coś jeszcze namieszać. Ja mam nadzieję, że im się nie uda namieszać, że w tym rozdziale, w 101 rozdziale, Zobaczymy początek ich, ich planów I jednocześnie koniec ich planów Niech Trunks ich znokautuje Niech zafunduje, ja nikomu źle nie życzę Ale to jest tylko narysowana postać jedna z drugą Więc nie, niech zafunduje im również ich pogrzeb Niech te pieniądze trafią na Nie wiem, schronisko albo na szpital O, na przykład na onkologię Prawda? Wiadomo o co chodzi I, i zakończmy już te... Mało ekscytującą sagę. Dlaczego y, mam z tym problem? To nie jest tak, że ja nie lubię go ten Cieszyłem się, jak zobaczyłem, że, że dostali troszeczkę miłości, ale problemem jest to, w zasadzie są dwa duże problemy. Jeden wynika z tego, że manga wychodzi co miesiąc, i to nie jest, wydaje mi się, coś, za co możemy winić yy, mangę. No, w sensie wiecie, są jakby mangi, które wychodzą co tydzień, rozdziały są krótsze. Być może też był, byłoby to lepsze rozwiązanie, żeby manga wychodziła co tydzień, a rozdziały były krótsze. Więc może kontentu samego nie byłoby. Więcej, ale po prostu pojawiałby się on częściej i nie byłoby aż takiego dużego poczucia, że, że to się ciągnie jak smród po gaciach. Także to, w jakim formacie wychodzi manga, to nie jest jakby coś, za co ja ich winię. Za co ja ich winię, to to, że poświęciliśmy rok. Prawdziwego czasu 2023 cały minął, na to, żebyśmy w Mandze co miesiąc oglądali to, co znamy. I ja nie mówię tutaj o jakichś tam drobnych zmianach, bo oczywiście drobne zmiany się pojawiły. To, że Krillan przegrał z pszczołą, to, że gummy zgangbangowały się na Piccolo, albo to, że Piccolo w ostatecznej scenie z Celem Maxem no, znaczy nie, nie w ostatecznej, tylko tuż przed transformacją Gohana. W bestie został uratowany przez Gamma 1. Były scenki w manze, które zostały zmienione i fajnie wytłumaczyły być może kwestie sporne, które pojawiły się w filmie. Aczkolwiek to nie jest tak, że, że film wprowadził jakieś olbrzymie dziury w fabule, które manga musiała załatać i poświęcić na to cały rok. No i ja jestem jestem zły na to, że, ta, że że po prostu stoimy w miejscu, bo to nawet nie jest poruszanie się do przodu. Goten i Trunks dostali już swoją historię. Spędziliśmy rok w mandze. Straciliśmy. Nawet nie powiedziałbym, że spędziliśmy. Straciliśmy rok w mandze i teraz, kiedy wszyscy, no nie wszyscy, nie będę się wypowiadał za wszystkich, ale dużo osób jest już zmęczona tym, bo być może są osoby, którym się podobała ta adaptacja Super Hero. Jest już zmęczona tą akcją Super Hero. No to, 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 to się dalej, to się dalej ciągnie. To się nie kończy. Zwłaszcza, że, zwróćcie uwagę na to. Toriyama powiedział w grudniu, że akcja Super Hero dzieje się dosłownie chwilę Chwilu, chwileczkę, przed ostatnim rozdziałem mangi Dragon Ball, w sensie ostatnim odcinkiem jakby Dragon Ball Z, prawda? Czyli kiedy Goku odlatuje z Ubem, czyli tamten 28 tenka czy budokai, Super Hero dzieje się chwilę przed tym. Jak oni dużo chcą jeszcze wepchnąć między tę małą szparkę rzeczy, tam się naprawdę już nie da dużo wepchnąć i, i uważam, że Godon i Trunks, którzy zasługiwali na to, żeby dostać rozwinięcie postaci, mogą. Przez to, że teraz są takie nastroje yy, w stosunku do mangi, cierpieć, bo ludzie będą zmęczeni nie tyle co Gotenem i Tranksem, ale tym, że cały czas mamy wałkowanie tego superhero. A Goten i Trunks są jakby postaciami ściśle z tym związanymi, więc oni też będą. Obrywać przez to. Kompletnie niezasłużenie, bo są to postacie, które potrzebują rozwoju, i ta saga prequelowa była fajna, bo pokazała to, co się działo przed filmem, coś, czego nie widzieliśmy. Fajnie to wplątało ich w historię, ale gdybyśmy w tamtym momencie to ucięli, kiedy Hedo trafia do więzienia, i wtedy Toyotaro na początku kolejnego rozdziału mówi: No i wtedy wydarzyła się taka sytuacja, ale to na inną okazję. Tak jak w przypadku Broliego. Uważacie, że. Brolin nie był na tyle ważny, żeby o nim wspomnieć w manze, żeby zrobić adaptację? No, uważam, że film z Brolin był równie ważny co film Superhero, żeby, żeby można było też go opowiedzieć w kilku rozdziałach. Dobrze, że tak się nie stało, bo uważam, że od tego są filmy, żeby opowiadać o tej historii. Manga o nim wspomniała, potwierdziła, że to co widzieliśmy w kinie, no w przypadku Brolina nie, no bo to nie było w polskich kinach. Jest kanoniczne, jest częścią tej historii. Mogłoby również zrobić coś takiego z superhero, czyli potwierdza to, wrzuca jeden panel. No i wydarzyło się coś takiego. Mieliśmy Gohana na bestie, Orange Piccolo i tak dalej. No ale to już widzieliście, więc idziemy dalej. No, nie było czegoś takiego, ale sami dobrze o tym wiecie. No cóż, za kilka dni wyjdą spoilery, więc będziemy wiedzieli więcej odnośnie tego, jak prezentuje się cały rozdział, jak się on kończy i czy faktycznie to, co tutaj widzimy, no tytuł jest dość. Dość mocny. Karmin i numer 15. To nawet nie jest tak, że Karmin i numer 15 coś robią, albo że to Goten i Trunks coś tam jeszcze robił. Nie, Karmin i numer 15. Jakby, jakby ktoś był fanem tych dwóch postaci, to pewnie pieje z zachwytu, ale pozdrawiam was, was obu. Gdyby to był jakiś jeden, dwa rozdziały, powiedzmy opowiadające o tym, co się działo z nimi po tym wszystkim, kończymy tę historię, zamykamy wielką kropką, zdecydowaną tę armię Czerwonej Wstęgi i Super Hero. Okej, okay. dopięcie historii, myślę, że to nie byłoby w 100% złe, bo nowa historia nie jest zła. Ja mam główny problem i w zasadzie jeden jedyny problem z tym, że straciliśmy rok na opowiadanie tego co już było. Więc gdybyśmy mieli 3 miesiące sagi prequelowej, wspominkę o filmie Super Hero i potem te rozdziały, które opowiadają o tym, co się dzieje dalej. Spoko, nie ma problemu. Ob obudować to, co widzieliśmy w kinie, czymś dodatkowym, jakąś dodatkową, nową treścią, która rozbudowuje wszechświat, rozbudowuje historię tych postaci. Ale. Sami o tym wiecie, że to superhero po prostu już jest e, ciągnięte, ciągnięte za długo, więc takie postaci jak Goten i Trunks i nawet Karmin i Żołnierz 15, których historia być może będzie ciekawa i być może będzie opowiadać o tym, o czym byśmy rok temu chętnie posłuchali, no to teraz e, posmak po prostu jest troszeczkę gorszy. Tyle ode mnie, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziano.